Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Zwycięstwem zakończyli sezon piłkarze Sokoła Bralin. W sobotnie popołudnie pokonali Iskrę Prosne-Sieroszewice 4-0. Wynik w pełni odzwierciedla przebieg wydarzeń na boisku. Gdyby Bralinianie mieli lepiej nastawione celowniki, to z pewnością skończyłoby się lepszą zdobyczą bramkową. Nie poszło, nie ma się co dziwić, jak przyjechaliśmy w gołą jedenastką, a tak naprawdę w autobusie nawet jak jechaliśmy, no to pozbieraliśmy drugą jedenastkę, która tak naprawdę byłaby lepsza niż ta, co była na boisku. A no nieobecnie, czy to praca, czy to gdzieś tam, no wiadomo, okres wakacyjny, zobowiązania gdzieś tam różne, każdy ma, rodzina, te sprawy, także no trzeba to zrozumieć, no wiadomo, jaka to jest klasa rozgrywkowa i nikt nie będzie wymagał też, żeby każdy poświęcał wszystko, żeby przyjechać pograć w piłkę. Nie? A to nie był jakiś mega zły sezon dla Was, po prostu trudy tego sezonu dogrywacie, pewnie majówka dała się we znaki, te tak, nałożenie. Ja powiem tak, przed sezonem mieliśmy, wiadomo, okres przygotowawczy, średnio plus minus między 15 a 20 kilkoma zawodnikami na boisku, na treningu, na każdym, no prawie na każdym jednym, tak? No a później no to tu kontuzja wypadła, tu no mówię, niektóre kluby wynagradzają, że tak powiem, zawodników, u nas każdy gra rekreacyjnie, jest to bardziej pasja, także no też nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, że ktoś nie może gdzieś tam poświęcić niektórych rzeczy. Tak? Tutaj jak tabela pokazała, tutaj między 4 a 10 miejscem były do dzisiaj 3 punkty różnicy, także myślę, że zespół podobny jak tutaj większość tej ligi, natomiast podobał mi się ten zespół, grał w piłkę, próbowali wyjść od tyłu, nie pałowali piłki do przodu, także naprawdę zespół pełen szacunek dla nich. Michał Górecki zdobył w sobotę 36. bramkę w tym sezonie. Oprócz niego na listę strzelców pisali się w tym meczu Kamil Karwacki, Kamil Wanzek i Wojciech Dwernicki. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.